Cześć, witam Was na kanale XCOM. Dziś przygotowaliśmy dla Was ranking top 5 hulajnóg na sezon 2022. Natomiast nie będzie to taki klasyczny ranking, dlatego że każda hulajnoga czymś się wyróżnia i po prostu przedstawię Wam moim zdaniem 5 najlepszych hulajnóg, a która jest dla kogo, no to zobaczycie w tym filmie. Do dzieła! Zaczynamy sobie od hulajnogi Bert R, czyli hulajnogi, która jest spod znaku wypożyczalni, którą znacie chociażby z Polski czy też innych miast na świecie. Bert wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrą wytrzymałością. To jest hulajnoga projektowana z myślą o po prostu wypożyczalniach. Ma bardzo dobre gumowe rączki, które są dodatkowo wzmacniane. Dzięki temu, jeśli hulajnoga nawet Wam spadnie, o coś uderzycie, to nie musicie się bać, że coś tutaj się zniszczy. Dodatkowo bardzo pewnie się je trzyma. No i cała konstrukcja jest też bardzo prosta w budowie. Tutaj nie ma żadnych dodatków, dzwonków i tym podobne, tak żeby jak najmniej narazić to wszystko na uszkodzenia. Hulajnogę włączamy poprzez naciśnięcie przycisku i tutaj mamy prosty wyświetlacz, który pokazuje nam aktualne tryby. Mamy oczywiście tryb zwykły, tryb Sport i Sport Plus, wskaźnik baterii, a także prędkościomierz. Jeśli chodzi o hulajnogę, jako jedna z nielicznych obecnie do kupienia w 2022 roku, potrafi rozpędzić się do prędkości 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o hamowanie, mamy dwie możliwości. Hamulec, który powoduje, że rekuperujemy energię i dodatkowo doładowujemy baterię, albo klasyczny hamulec nożny, za pomocą którego po prostu zatrzymamy hulajnogę prawie natychmiast. Z tyłu, jak widzicie, cały czas mruga nam lampka, która pozwala nam wyróżnić się na drodze, no i pokazać, w którym miejscu znajdujemy się na naszej hulajnodze. Jeśli chodzi o podest, jest on raczej typu slim, czyli jak widzicie, nie jest zbyt szeroki, natomiast jest na tyle długi, żeby tutaj swobodnie zmieścić nawet dużego buta. Rozmiar 46 bez problemu tutaj wchodzi, ja wygodnie sobie jadę na tej hulajnodze. Co najważniejsze, ta guma jest wyższej jakości, dobrze się tutaj trzyma stopa, nic się nie ślizga, więc bardzo, bardzo przyjemnie jeździ się na tej hulajnodze. Jeśli chodzi o opony bezdętkowe, bardzo solidne, dużo gumy. Nie musicie się bać o to, że gdzieś przebijecie oponę, czy też, nie wiem, wpadniecie w dziurę i coś Wam się stanie. Natomiast wadą tej hulajnogi jest to, że jest ona właśnie, tak jak powiedziałem, trochę ciosana i przygotowana do wypożyczania, dlatego że te opony nie amortyzują w ogóle. Tutaj absolutnie nie ma żadnej amortyzacji. No i kiedy jedziemy po kostce, po dziurach, no to czujemy po prostu każdą plombę w naszych zębach. Jeśli chodzi o zaczep, mamy dodatkowe zabezpieczenie i w tym momencie możemy odbezpieczyć nasz zaczep i bezpiecznie złożyć kierownicę. Kiedy rozkładamy, zapinamy zaczep i dopiero dajemy zabezpieczenie w dół i możemy ruszać w drogę. Jeśli chodzi o zasięg, 25 km to jest zasięg deklarowany przez producenta. Zrobicie przy wadze do 100 kg około 20 efektywnych kilometrów, więc na cały dzień bez problemu Wam wystarczy. Jeśli chodzi o cenę, 2,5 tysiąca złotych. Niestety hulajnogi elektryczne bardzo podrożały ostatnimi czasy. I dla kogo jest ta hulajnoga? Dla osób, które szukają wytrzymałego miejskiego sprzętu. Kolejna hulajnoga, chyba najbardziej znana, najbardziej popularna i najbardziej rozpoznawalna, czyli Xiaomi 2 Pro. Tylko tym razem w wersji NE. Co oznacza NE? NE oznacza to, że jest ona przystosowana do najnowszych przepisów, czyli fabrycznie ograniczona do 20 km na godzinę, no i ma oczywiście wszystkie tabliczki znamionowe służące do rejestracji w krajach zachodnich. Jeśli chodzi o Xiaomi, dla szybkiego przypomnienia, wyświetlacz w centralnej części hulajnogi, ulepszony zaczep, w tej chwili on jest blokowany na dwa sposoby, czyli żeby go odczepić, musimy podnieść to do góry, następnie dajemy zabezpieczenie w dół, znowu musimy drugie zabezpieczenie ponownie odblokować i dopiero nam się kierownica składa. Więc tutaj nie musicie się martwić o to, że ten zaczep jest już niebezpieczny, tak jak w poprzednich generacjach. Silnik 300 W pozwalający pokonywać wzniesienia do 15 stopni. Podest zwiększony w stosunku do zwykłych wersji hulajnogi, więc tutaj spokojnie, jak widzicie, but 46 się mieści. No i jest gumowany, więc nie musicie się bać o to, że będzie tutaj ślisko. No i z tyłu hamulec tarczowy wraz z błotnikiem, który jest już oczywiście na wspornikach, więc tutaj nic nie lata. No i światło z tyłu, które pozwala Was zauważyć i zlokalizować podczas jazdy nocą. Hulajnoga najbardziej uniwersalna, opony 8,5 cala, pompowane, więc amortyzacja jest tutaj wystarczająca, aczkolwiek nie ma tutaj żadnej dodatkowej amortyzacji, więc ten podest jest zamontowany na sztywno. Niemniej spokojnie podstawowe przeszkody typu krawężnik, mała dziura, ta hulajnoga pokona. Dla kogo ta hulajnoga? Praktycznie dla wszystkich. Jeśli potrzebujesz po prostu zwykłego środka transportu po mieście czy do pracy, jest to najbardziej uniwersalny model. Jest też największa społeczność, która pomaga w modyfikacji oprogramowania czy też podstawowych naprawach, więc możecie być pewni, że jest to najbardziej uniwersalny sprzęt, praktycznie dla każdego, natomiast przed zakupem zmierzcie sobie kierownicę, bo jest ona podniesiona, żeby się nie okazało, że jesteście zbyt niscy. No i cena. Cena się zmieniła i to bardzo. 2699 zł, więc o tanim Xiaomi możemy już zapomnieć i chyba zaczynamy się powoli do tego przyzwyczajać. Teraz największa hulajnoga w naszym zestawieniu, czyli Fiat 500X.
Jak wiecie, Fiat 500X to taki podniesiony Fiat 500 i tak jest też z naszą hulajnogą. Jest to największa hulajnoga w naszym zestawieniu dla osób, które po prostu chcą pokonywać komfortowo dłuższe dystanse. Przede wszystkim to, co ją wyróżnia, to 12-calowe pompowane opony. Tutaj bliżej jest do opony z roweru, aniżeli z klasycznej hulajnogi. Opona jest pompowana, dętkowa i bardzo fajnie wytłumia nam wszystkie drgania. Naprawdę na tej hulajnodze się płynie. Ta opona pozwoli pokonać Wam większe krawężniki, większe dziury, bez zbędnego martwienia się o to, czy coś Wam się nie stanie, czy utrzymacie się stabilnie na hulajnodze. Dodatkowo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dwa hamulce tarczowe z przodu oraz z tyłu, to też nie jest na co dzień spotykane. No i teraz troszeczkę o jakości wykonania. Czuć, że to Fiat, jak zresztą widzicie tutaj z przodu. Tutaj te lampki, manetki, to wszystko niestety nie jest najlepiej wykonane. To są po prostu zwykłe lampki. Nie chcę powiedzieć, że z AliExpress, ale bliżej im do Chin niż dalej. Jeśli chodzi o zaczep, tutaj mamy zaczep, który też jest bezpieczny, dlatego żeby go odczepić, musimy podnieść jedną zapadkę, następnie klikamy, znowu musimy odbezpieczyć i dopiero hulajnoga nam się składa, więc możecie być pewni, że ta hulajnoga bez problemu Was utrzyma. Jeśli chodzi o podest, bardzo duży podest. Tutaj mamy zarówno długi, jak i szeroki podest. Zobaczcie, rozmiar buta 46, a ja tu mam jeszcze spokojnie dużo miejsca. Hulajnoga zachęca, żeby jeździć we dwójkę. Oczywiście jest to niezgodne z prawem, więc tego Wam nie polecamy. Z tyłu duży błotnik wraz ze wspornikiem i z lampką. No i tutaj mamy silnik reduktorowy. Co to oznacza? Że mamy tutaj więcej momentu obrotowego od zera, więc zasadniczo przy mocy 250 W moment obrotowy to 18 Nm, natomiast tutaj mamy aż 37 N, co powoduje, że ta hulajnoga bardzo fajnie, nie chcę potocznie powiedzieć, ale powiem, ciągnie, czyli rozpędza się, jedzie pod górę i pokonuje bez problemu większe wzniesienia. Prędkość maksymalna 25 km na godzinę, napęd na tył i ona rusza od zera, czyli jeśli od razu naciśniecie manetkę, no to ta hulajnoga Wam po prostu pojedzie do przodu. Znowu parę mankamentów co do wykonania. Podest jest zrobiony z papieru ściernego. Jest to zwykła naklejka, która jak widzicie bardzo szybko się niszczy. Wystarczy mieć jakieś kamyki pod butem albo cokolwiek i już ten papier ścierny po prostu jest zadrapany. Dodatkowo, jak widzicie, trochę się odkleja, a hulajnoga jest praktycznie nowa. Jeśli chodzi o centrum sterowania, klasycznie jak to dla tego typu hulajnóg, dwa hamulce, tutaj zabezpieczenie do składania hulajnogi, żeby zaczepić ją o błotnik, dzwonek, no i tutaj włączamy ją od spodu i widzimy wszystko na naszym wyświetlaczu. Jaki mamy tryb, jaki mamy przebieg, a także mamy tutaj możliwość włączenia, wyłączenia lampki oraz zmiany trybu 1, 2, 3, czyli zwykły, sport i sport plus. Hulajnoga duża, hulajnoga ciężka, więc dla kogo? Dla osób, które pokonują większe dystanse. Tutaj mamy 15 Ah, jeśli chodzi o akumulator, co pozwala na przejechanie 50 km na jednym ładowaniu. Natomiast nie jest to hulajnoga na krótkie dystanse, to jest hulajnoga dla osób, które na przykład ścieżką czy też chodnikiem pokonują właśnie duże dystanse i będą tutaj się czuć bezpiecznie, komfortowo i przede wszystkim mogą liczyć na naprawdę spory zasięg. Jeśli chodzi o cenę, 2500 zł, bez złotówki na dzień publikacji tego materiału. No i naprawdę ciekawie się prezentuje, głównie ze sprawą właśnie 12-calowych kół. Kolejna bardzo uniwersalna hulajnoga, czyli Ninebot E45D. Hulajnoga, która jest bardzo zbliżona do tego, co oferuje nam Xiaomi, czyli jest hulajnogą dla wszystkich. Natomiast co ją wyróżnia i dlaczego uważam, że to też jest bardzo ciekawa propozycja? Przede wszystkim bateria. Jak widzicie, Ninebot ma od razu doczepioną dodatkową baterię, dzięki temu jego maksymalny zasięg zwiększa się aż do 40 km. Jeśli chodzi o konstrukcję, także znacie pewnie te hulajnogi z wypożyczalni, kiedyś jeździły one w wypożyczalni Hive i można było sobie je spokojnie przetestować. Wytrzymałe, bez żadnych dodatkowych elementów na kierownicy, sterowanie bardzo proste, wyświetlacz w centralnej części, który pokazuje nam informacje o baterii, aktualnej prędkości, a także o wybranym trybie jazdy. Tryby jazdy są 3, natomiast maksymalna prędkość tej hulajnogi zgodnie z nowymi normami to 20 km na godzinę. Ninebot ma aż 3 hamulce. Pierwszy rekuperacyjny, drugi magnetyczny, a trzeci nożny. Więc Ninebota możecie zatrzymać tak naprawdę na 3 sposoby, co czyni tą hulajnogę bardzo, bardzo bezpieczną. Jeśli chodzi o zaczep, bardzo gruba kierownica wraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym złożeniem. Podest, który jest amortyzowany. Jak widzicie tutaj w przednim kole mamy amortyzację i ona naprawdę fajnie wybiera te dziury. Ten amortyzator bardzo często niestety dobija, więc przy przejeździe przez większy krawężnik, po prostu poczujecie bicie, natomiast nic się z nim nie powinno stać. Gumowany podest, który jest długi, natomiast nie jest zbyt szeroki, wystarczający na mój rozmiar buta 46. Silnik 300 W, który pozwala na pokonanie wzniesień o nachyleniu do 20 stopni, więc ta hulajnoga poradzi sobie w każdym terenie. Dodatkowo opony, które wypełnione są specjalną pianką, dzięki temu nie musicie martwić się o ich przebicie. Hulajnoga, tak jak już mówiłem, uniwersalna, ma troszeczkę niższą kierownicę niż Xiaomi, więc sprawdzi się także dla osób niższych.
Podoba mi się jej amortyzacja, jakość wykonania i całkowity dystans, który możemy pokonać na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o cenę, 2499 zł, no i w tej cenie uważam, że jest to naprawdę ciekawa propozycja. I ostatnia w naszym rankingu, najbardziej designerska, najbardziej smakowita, ale też najmniejsza hulajnoga, czyli Ninebot Kick Scooter T15D. Hulajnoga, która ma być rozwiązaniem problemu ostatniej mili, czyli dosłownie na krótkie dojazdy, na przykład z przystanku do domu, czy też z parkingu Park and Ride do centrum dużego miasta. Hulajnoga, która wygląda niczym z Jetsonów, bardzo designerska, wyróżnia się praktycznie wszystkim, ma bardzo miękkie rączki, które w przyjemny sposób składają się wzdłuż obudowy i tej hulajnogi nie trzeba w żaden sposób skręcać. Wyjmujecie z pudełka, rozkładacie i ona jest gotowa do jazdy. Hulajnoga, która świetnie sprawdzi się jako zastępnik fiszki, czyli takiej małej deski, która kiedyś robiła furorę właśnie na krótkie dojazdy. Ta hulajnoga nie ma zbyt dużego zasięgu, dlatego że deklarowany przez producenta to 12 km, ale pozwoli Wam właśnie na dojazd na przykład szybko do Żabki po bułki i tak jak już Wam mówiłem, na przykład z przystanku do domu. Kierownica jest dosyć niska, ale da się przeżyć. Jak widzicie, ja mam 1,85 m, no i rzeczywiście trzymam te ręce dosyć nisko. Jeśli chodzi o włączanie tej hulajnogi, tutaj także jest niestandardowo, włączamy ją za pomocą tylnego nożnego hamulca. Naciskamy raz, hulajnoga nam się uruchamia i na przykład, żeby włączyć klakson, należy nacisnąć dwa przyciski naraz. Lewą manetką hamujemy, natomiast prawą manetką przyspieszamy. Oczywiście mamy cały czas do dyspozycji hamulec nożny, którym także zmieniamy na przykład tryby jazdy. Po dwukrotnym nadciśnięciu zmieniamy tryby ze zwykłego na sport, a także na tryb eko. Dostępny jest także tryb pieszy, który pozwala poruszać się hulajnogą do 6 km na godzinę. Maksymalna prędkość, którą rozwiniemy tym Ninebotem, to 20 km na godzinę, więc zupełnie wystarczająca. Dodatkowo ta hulajnoga wytrzyma obciążenie 100 kg, więc nie jest przeznaczona tylko dla dzieci, tylko, no tak jak już mówiłem, dla praktycznie każdego. Zaletą tej hulajnogi jest także niska waga, 10,5 kg, więc każdy jest w stanie ją przenieść w bardzo prosty sposób. Tak jak mówię, składa się bardzo kompaktowo i jest idealna, żeby wrzucić sobie do bagażnika, czy też nawet jechać z nią w komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o składanie, robimy to w ten sposób, że tutaj odblokowujemy zabezpieczenie, następnie wciskamy mocniej wcisk Ninebot i podnosimy zabezpieczenie do góry. Tym samym składają nam się obie rączki i też cała hulajnoga. Jak widzicie, jest ona bardzo cienka po złożeniu i możemy w wygodny sposób wziąć ją nawet pod pachę, nie mówiąc już o tym, że w bardzo łatwy sposób możemy ją nawet prowadzić. Jeśli chodzi o podest, jest on wystarczająco długi i szeroki, żeby zmieścić tutaj buta 46. No, zawieszenie jest dosyć niskie, więc musicie uważać, natomiast jest to idealna hulajnoga na właśnie krótkie dystanse. Silnik ma 250 W, pozwala pokonywać wzniesienia do 15%, a jeśli chodzi o opony, niestety tutaj jest dość twardo, bo są to opony bezdętkowe. Na tej hulajnodze czuć dosłownie każdą dziurę. Przednia opona 7,5 cala, natomiast tylna ma tych cali 6. No i tak jak już mówiłem, wszystko jest mega designerskie, ukryty jest sprytnie pod nóżką port do ładowania, no i nóżka, która idealnie wkomponowuje się w całość obudowy. Dla kogo? Dla osoby, która zawsze chce mieć ją przy sobie i właśnie dojeżdżać sobie parę kilometrów. Pamiętajcie, że niestety zasięg 12 km, natomiast jeśli chodzi o design, nadrabia wszystkim. Jest to hulajnoga, która mi się strasznie spodobała, jest świetnie wykonana. No a jeśli chodzi o cenę, 2,5 tysiąca złotych, tanio nie jest, natomiast jest to gadżet. No i tutaj zdecydowanie płacicie niestety za wygląd. Podsumowując, 5 różnych hulajnóg na 5 różnych okoliczności. To od Was zależy, którą wybieracie, dajcie mi znać w komentarzach. Uważam, że te 5 hulajnóg to najsensowniejszy wybór na ten sezon. Dajcie mi znać, jeśli macie jeszcze jakieś propozycje. No a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!